Witam w historii kitu cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany Adam Poławski, badacz Zagłady Żydów. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki był stosunek Polskiego Państwa Podziemnego i co to w ogóle było wobec Zagłady Żydów? Przez Polskie Państwo Podziemne ja osobiście rozumiem, Struktury podległe rządowi polskiemu na migracji, najpierw we Francji, potem od czerwca 1940 roku w Anglii, w Londynie, czyli najpierw Związek Warki Zbrojnej od listopada 1939 roku, a potem od lutego Armia Krajowa. To jest człon militarny, człon cywilny, to jest delegatura rządu RP na kraj, która w pełnej formie zaczęła działać od grudnia 1900. 1940 roku. Stąd w mojej opowieści nie mówię o Narodowych Siłach Zbrojnych, o Narodowej Organizacji Wojskowej, czy nawet o batalionach chłopskich przed włączeniem batalionów chłopskich do AK. A po co powstało Polskie Państwo Podziemne? Polskie Państwo Podziemne powstało dlatego, żeby stan prawny Rzeczypospolitej trwał bez przerwy. To jest druga opowieść o Polskim Państwie Podziemnym. W ogóle Polskie Państwo Podziemne powstało ta sama nazwa bardzo późno, bo dopiero w 1943 roku, w grudniu 1943 roku, wcześniej możemy mówić o Rzeczpospolitej w konspiracji, o, Polskie, o Polsce podziemnej i polskim podziemiu. Jeśli chodzi o stosunek do zagłady polskiego państwa podziemnego, będę używał takiego sformułowania, jeśli pozwolicie państwo, to on był zależny od polityki niemieckiej prowadzonej wobec Żydów. W pierwszym okresie, czyli w latach 1939-1941 to jest okres getoizacji, czyli okresu, kiedy Niemcy stosują wobec Żydów tak zwaną politykę eksterminacji pośredniej. A co to znaczy? To znaczy, nie mordują Żydów jeszcze fizycznie, ale wprowadzają takie zasady funkcjonowania społeczności żydowskiej, że ta społeczność żydowska po prostu umiera z głodu, z braku jedzenia, z ciężkiej pracy z, i także z mordów, pojedynczych już wtedy mordów na Żydach. To wtedy wprowadzono getta, to, wprowadzono, to wtedy wprowadzono różne za zarządzenia, które miały spowodować podwa podważenie yy, sytuacji yy, gospodarczej Żydów. I A wtedy ok wprowadzono to getta? Jak to w ogóle wyglądało? Getta wprowadzono, dlatego, żeby oddzielić Żydów od yy, tzw. Aryjczyków, czyli spo społeczności nieżydowskiej, i też od razu getta nie wprowadzono. Getta wprowadzono dopiero tak naprawdę wiosną 1941 roku. Jesień 40 rok, wiosna 401 roku, choć z inicjatywy oddolnej pierwsze getta powstały już w po październiku 39 roku. Getta powstały po to, żeby oddzielić społeczność żydowską od aryczyków, żeby ich kontrolować Żydów i żeby właśnie spowodować, że ich sytuacja w tych gettach będzie bardzo ciężka. Czyli to były, getta takie były wycie... zatłoczone, getta Aha. miały za mało żywności dostarczanej do getta. Żydzi chorowali na bardzo różne choroby zakaźne, m.in. tyfus. To wszystko powodowało, powodowało śmierć Żydów, ale to jeszcze była śmierć nie w tak zwanej eksterminacji bezpośredniej. Mhm. I wtedy polskie podziemie zaczęło uważać, że faktycznie Żydzi cierpią w gettach. Było to, zostało to zauważone. Nie było w tym empatii zbytniej, że oni cierpią, po prostu. Sprawozdania polskiego podziemia są, starają się być obiektywne, ale też nie emocjonalnie. Czemu? Dlatego, że na to nałożyło się kilka spraw, o których zaraz powiem. Po pierwsze, pamiętajmy o bardzo dużym wzroście antysemityzmu w latach 30. Pod koniec 30 lat 32 RP. Czyli rywalizacja między demokracją a ozonem, czyli obozem Zjednoczenia Narodowego, obozu sanacyjnego, kto jest bardziej narodowy. To spowodowało bardzo duży wzrost antysemityzmu na ziemiach polskich pod koniec lat 30., czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej. Na ten antysemityzm pojawił się, pojawił się antysemityzm wywodzący się z tego, że polskie podziemie, ale także Polacy uważali, że Żydzi zdradzili Rzeczpospolitą na tzw. kresach, czyli naszych ziemiach wschodnich. Zdradzili w 1939 roku. Że witali Armię Czerwoną pod 17 września, że budowali Armii Czerwonej buki trumfalne, że Żydzi wstępowali do władzy sowieckiej, która tam była stanowiona. I przede wszystkim istniało przekonanie, o tym, czy było to prawdziwe, to jest inna sprawa. Istniało przekonanie, że Żydzi pomagali Sowietom w prześladowaniu Polaków. Czyli tak zwana zdrada żydowska na kresach. Do, dołączyła do anty, antysemityzmu przedwojennego i to wszystko spowodowało jeszcze większy wzrost antysemityzmu na ziemiach polskich. To wszystko spowodowało, że Żydzi od początku wojny zaczęli być traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Stąd, nawet i, przez e, polskie podziemie. Tak, nawet przez polskie podziemie, które bardziej Ach. interesowało się losem Polaków. To Polacy stali się głównym podmiotem zainteresowania nie w kategoriach społeczeństwa obywatelskiego, tylko w kategoriach narodów. Tak jak to napisała kiedyś krężcyna Kerstin, wojna spowodowała bardzo duże podziały narodowe między różnymi nacjami mieszkającymi w drugiej RP. To wszystko, jak powiedziałem, spowodowało, że Żydzi stali się obywatelami drugiej kategorii. Na to nałożyło się także to. Że istniało przekonanie w polskim podziemiu, to widać w dokumentacji polskiego podziemia, że to Polacy jednak cierpią bardziej niż Żydzi. Mimo, że Żydzi y, cierpią w gettach, to Polacy są aresztowani, są wywożeni na roboty do Niemiec i są także zabijani. Pamiętajmy, że 40. rok to jest akcja AB, to jest akcja skierowana przeciwko inteligencji polskiej i także przeciwko elementowi krym kryminalnemu, który był w, w, osadzony w więzieniach jeszcze z okresu przedwojennego. Niemcy rozstrzeliwali inteligencję y, polską. Y, około 3,5 tysiąca Polaków zostaje w tym czasie zamordowanych i to jest, jest istnieje przyświadczenie że Żydzi mniej cierpią. Nawet są takie raporty, że Polacy, żeby nie być złapanym, jeszcze przed utworzeniem gett, żeby nie być złapanym na roboty, do Niemiec nakładali opaski z gwiazdą Dawida. To miało ich chronić przed łapankami na roboty do III Rzeszy. To wszystko spowodowało to, co powiedziałem, te czynniki, że to współczucie było minimalne, ale jednak było, a jednak istniało przekonanie, że to Polacy bardziej cierpią. Czy wobec tego istniała jakaś pomoc ze strony podziemia polskiego ludności żydowskiej w tym pierwszym okresie, w okresie gettoizacji? Nie było pomocy zorganizowanej, ale były inne apele. Były apele przede wszystkim o to, żeby nie współdziałać z Niemcami w prześladowaniu Żydów. Takie apele pojawiły się. Zarówno w 1940 roku w biuletynie informacyjnym, czyli głównym organie Związku Walki Zbrojnej, ale pojawiło się także tuż po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, yy, yy, nawet z Londynu, wydane przez generała Sikorskiego, który był premierem, a jednocześnie naczelnym wodzem, poszło ostrzeżenie do, Polski, żeby nie współdziałać w prześladowaniu Żydów, gdyż spodziewano się właśnie wtedy, że po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej, która wybuchła 22 czerwca 1941 roku, że wtedy być może dojść do tak zwanej zemsty Polaków na Żydach za to tak zwaną zdradę żydowską na kresach i może dojść do pogromów na ludności żydowskiej z rąk ludności polskiej. Kiedy podziemie dowiedziało się o masowych mordach. To Żydów. był proces, to był proces. W ogóle trzeba powiedzieć kilka słów na, na temat samej zagłady. Ona się rozpoczęła w kilku etapach. Znaczy, Na początku to były mordy na, na Żydach po wkroczeniu Wehrmachtu i Einsatzgruppen po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej. Mówimy tutaj o tak zwanych mordach na, na Kresach, na Wschodzie, czyli na ziemiach polskich, ale także na ziemiach sowieckich. Tutaj dokonywane są rozstrzeliwania przez NZN z grupy, która przemieszcza się od miasta do miasta, zbiera Żydów, wyprowadza ludność żydowską za miasto i tam ich rozstrzeliwuje. Jednocześnie trwa proces decyzyjny odnośnie zagłady wszystkich Żydów i przyjmujemy taki kompromisowy, kompromisową datę wśród debaty, wśród historyków, która tej debaty, która się toczy między historykami. Przyjmujemy, że w październiku 1941 roku niemiec Hitler podjął taką decyzję o wyrodowaniu wszystkich Żydów. I wtedy trwają przygotowania do eksterminacji Żydów na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy, bo pamiętajmy, że druga RP została podzielona na trzy części. Dwie części zajęli Niemcy, czyli ziemię wcielone do III Rzeszy, generalne gubernatorstwo na centralnych ziemiach polskich i ziemię wcielone przez Związek Sowiecki. Najpierw są mordy na, wschodach, na wschodzie, tam gdzie były wcześniej ziemie zabrane przez Sowietów. Potem w grudniu 1941 roku rozpoczyna się eksterminacja ludności żydowskiej na ziemiach wcielonych do III Rzeszy. I od 8 grudnia 1941 roku swoją pracę rozpoczyna obóz Zagłady w hełmie nad Nerem. Tam są kierowani Żydzi najpierw z w gett powiatowych, prowincjonalnych e, krajowarty Warty, a od stycznia Żydzi z getta łódzkiego. Jak wygląda ta eksterminacja? E, w, na ziemiach wcielonych czy na ziemiach... Na ziemi I na tych, i na tych. Na, jak powiedziałam, na ziemiach wschodnich to są mm -hmm. na ziemiach wcielonych to jest... E, Kierowanie poszczególnych kontyngentów Żydów z poszczególnych miejscowości, najpierw to były miejscowości wokół Hełna, kierowanie tych kontyngentów do obozu, tam bardzo w prymitywny sposób, czyli najpierw kazano, kazano Żydom rozbierać się w tzw. pałacyku, potem mówiono Żydom, że jadą do obozu pracy, kazano im wchodzić do samochodów, które okazywały się komorami gazowymi, i w czasie 15 minut podróży Żydzi byli gazowani spalinami. Które ten samochód wytwarzał, i tam w lesie te, ci Żydzi byli, byli chowani do, do grobów. I o tym, że hełmno działa, polskie podziemie w Warszawie nie dowiedziało się od razu, czyli od grudnia, tylko od lutego 1942 roku. Wtedy dotarł do Warszawy meldunek Kretonu, czyli Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej Okręgu Łódź. Był to bardzo szczegółowy raport już o obozie w Hełmie. Skąd ten raport? Ten raport został wydobyty przez oczywiście organa Armii Związku Walki Zbrojnej na danym terenie i był taki członek Armii Związku Walki Zbrojnej, sekretarz gminy w kole, który dostarczył ten, ten, ten raport. On został potem bardzo szybko zamordowany. Ten raport dotarł do, do Warszawy i co trzeba podkreślić, był tuż po raportach, które mówiły o poprawie sytuacji Żydów na ziemiach wcielonych. Stąd ten szok wywołany tym, że nagle rozpoczyna się eksterminacja Żydów na ziemiach wcielonych wśród polskiego podziemia, był dość spory. Ta informacja została nagłośniona, trochę z pewnym opóźnieniem została wysłana do Londynu. W marcu 1942 roku rozpoczyna się akcja Reinhardt na ziemiach, do, na, na ziemiach gubernatorstwa. Akcja Reinhardt rozpoczyna się w Lublinie, jak wiemy. I w marcu na czym ona polegała? Ona polegała na tym, że podobnie jak w Hełmie, mm. tylko już teraz na, w, na ziemiach generalu gubernatorstwa, kontyngenty żydowskie, które miały jakoby jechać na wschód do pracy, te kontyngenty żydowskie getta lubelskiego przepraszam, były kierowane do obozu zagłady w Belsu i tam mortowane w stałych komorach gazowych też z użyciem dwutlenku węgla wytwarzanego przez silnik spalinowy. I pierwsze informacje o akcją Reinhardt na Lubelszczyźnie dotarły do Warszawy bardzo szybko. No To już były tereny bliżej położone, i możemy mówić, że już. Na przełomie marca i kwietnia polskie podziemie wiedziało o tym, że rozpoczęła się akcja na, na Lubelszczyźnie, ale dalej myślano, że to jest akcja prowincjonalna, tak jak to była akcja na wschodzie, tak jak to była akcja na zachodzie i akcja na Lubelszczyźnie. Z tym, że bardzo szybko już doszły nowe informacje, które zdobyto w siedzibie y, generalnego gubernatorstwa w, w Krakowie. Istniało przekonanie i pojawiły się raporty informujące o tym, że Niemcy chcą wymordować. 50% stanu ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie. Takie, takie, takie informacje zostały zawarte w dokumentacji Polskiego Podziemia na przełomie kwietnia i maja. I ta informacja, takie przekonanie o tym, że to tylko połowa ma być tylko, ale aż, jak myślano, półtora miliona Żydów ma być mordowana, takie przekonanie istniało aż do wielkiej akcji w getcie warszawskim, czyli do... Lipca 1942 roku. Ale muszę powiedzieć jedną rzecz. Ten pierwszy okres, czyli okres mordów Żydów na wschodzie, potem na Ziemiach Wcielonych i na początku GG. Właściwie te pierwsze dwie akcje spowodowały to, że polskie podziemie zaczęło wy, wy Wśród polskiego poziomu zaczęła się krystalizować pierwsza odpowiedź na te, na, na, na te mordy. Wbrew pozorom nie było reak nie było tak, że nie było reakcji, reakcja była. Ona była specyficzna, wynikająca z obserwacji, które wtedy czyniono. Otóż istnieło przekonanie, że Niemcy, jak się nagłośni sprawę, to Niemcy sami odstąpią od zagładu. Skąd takie przekonanie nagłośni się narodziło? Gdzie? Zaraz powiem. Skąd takie przekonanie się narodziło? Otóż Niemcy przemilczali w ogóle zagładę Żydów. Tak jak pisano bardzo szczegółowo o eksterminacji Polaków w gadzinówkach, w niemieckich gazetach, w radiu niemieckim. Podawano informacje o, o, o Polakach, którzy, którzy byli karani śmierci. Tak Całkowicie istniała cisza wokół zagłady Żydów na wschodzie i później także w, w hełmie. Stąd przyrodziło się przekonanie, że jeśli ta informacja o tym zostanie nagłośniona w wolnym, wolnym świecie, Niemcy o tym usłyszą, że wolny świat już o tym wie, to Niemcy odstąpią od tej akcji. I co ciekawe, takie przekonanie istnieją nie tylko w polskim poziomie, ale także w konspiracji żydowskiej. Wiemy z dokumentacji archiwum Ligiel-Bluma, że. Właśnie takie, tak, taki, takie stanowisko funkcjonowało wśród żydowskiego podziemia w bardzo podobnym okresie. I teraz, nawet polskie podziemie na przełomie 1941 i 1942 roku postanowiły przeprowadzić tak zwaną akcję objaśniającą akcję pokazania prawdziwego, jak to mówiono, prawdziwego obrazu rzeczywistości na ziemiach polskich, okupowanych ziemiach polskich. i Dwie, dwie sprawy opór, spraw polskich podkreślono w, tej, w tych założeniach tej akcji. Po pierwsze nagłośnienie mordu na jeńcach sowieckich i dwa nagłośnienie mordu na Żydach. Oczywiście teoria teorią w praktyce okazało się tak, że tych informacji o zagładzie Żydów idących do Londynu wcale nie było tak dużo, jeśli porównamy to z informacjami, które dotyczyły mordów na Polakach. I powiem, że jeśli porównamy ak y reakcję polskiego podziemia na zagładę Żydów, a na eksternację Polaków, tutaj widać całkowicie całkowitą odmienność podejścia. Y wobec mordu na stu Polaka, które tu ma taki mord miał miejsce na początku marca 1942 roku, polskie podziemie rozpoczęło bardzo olbrzymią kampanię informacyjną. Zarówno tutaj w kraju, jak i za granicą. Zaangażowanie wobec tego, tego zjawiska, czyli tego mordu stu Polaków z Warszawy zresztą, było zupełnie inne zaangażowanie, było, było stuprocentowe. I chodzi o, o informacje o zagładzie Żydów, te informacje szły, ale nie były to były suche informacje, bez jakichkolwiek zapytań, co robić, bez jakichkolwiek zapytań, czy mamy. Prowadzić jakąś akcję czynną, czy nie, czy mamy prowadzić coś innego oprócz nagłaśniania. Tutaj była pewna, pewna, pewna obojętność. Także teoria, teorią, praktyka była taka, że tych informacji było mniej, ale też trzeba powiedzieć, że nie, nie, nie jest tak, że w ogóle nie było. To jest to, to przekonanie części historyków żydowskich, że milczano na temat zagłady Żydów, polskie podziemie milczało i nie wysyłało takich raportów do Londynu, jest przekonaniem nieprawdziwym. A czy, jakieś, czy były jakieś pomysły, jak, jak pomóc tej ludności żydowskiej? Czy w ogóle podziemie polskie było w stanie jakkolwiek pomóc? Takie pomysły pojawiły się dopiero po wielkiej akcji w getcie warszawskim. Czym była wielka akcja? Była to olbrzymia operacja niemiecka przeprowadzona w getcie warszawskim Wymordowania prawie 300 tysięcy Żydów, którzy tam mieszkali. Ona rozpoczęła się do 22 lipca 1942 roku, zakończyła się 12 września 1942 roku. I w tym okresie, w ciągu 2,5 miesiąca, Niemcy wywieźli ponad 250 tysięcy Żydów do obozu zagłady w Treblince. Był to trzeci oboz, obóz, który powstał w ramach akcji Reinhardt, po obozie w zagłady w Bełsu, po, zagła, po obozie zagłady w Sobiborze. Obóz Zagłady w Treblince był trzecim i ostatnim obozem w ramach akcji Reinhardt. Tam w Niemcy wymordowali Żydów warszawskich i po wielkiej akcji wśród polskiego podziemia narodził się pomysł, żeby zacząć pomagać Żydom, ale pomagać osobom indywidualnym. Znaczy ja opiszę to, to zjawisko, postaram się opisać je bardziej szczegółowo. Po pierwsze, wielka akcja spowodowała zmianę wiedzy, to znaczy już wtedy widziano, że Niemcy chcą wymordować nie tylko 50% społeczności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie, ale wszystkich Żydów. I po tym, kiedy 16 września kierownictwo walki cywilnej ogłosiło oświadczenie, w którym powiedziało, że obok eksterminacji Polaków trwa zagłada Żydów i oświadczyło, że nie możemy nic pomóc. Oprócz, oprócz wyrażenia, wyrażenia sprzeciwu. znaczy Nie możemy nic pomóc w rozumieniu pomocy masowej, ale wtedy pojawił się pomóc, żeby pomagać Żydom indywidualnie, czyli skupić się na tym, żeby jak najwięcej Żydów uratować nie tylko wśród elity, ale ogólnie Żydów. To wtedy, właśnie we wrześniu, powstał tymczasowy komitet pomocy Żydom Żygota który w grudniu 1942 roku został przekształcony w Radę Pomocy Żydom Brzegota, która została już podporządkowana, yy, pod, pod, podporządkowana w delegaturze rządu RP na kraj i zaczęła funkcjonować. Yy, tylko powiedzmy sobie szczerze, że Żegota powstaje wtedy, kiedy większość Żydów polskich została już wymordowana. Mamy raport yy, niemiecki Heflego, z 31 grudnia 1942 roku, wysłany do Berlina. Hefle to był szef, szef sztabu Globocnika, szefa akcji Reinhardt. On zajmował się między innymi rozpoczynaniem akcji w poszczególnych miejscowościach. To on właśnie Hefle rozpoczął akcję w getcie warszawskim. Hefle także zajmował się statystyką. Wysłał taki raport i te, z tego raportu, który został przechwycony przez Brytyjczyków, wiemy, że do końca 1942 roku Niemcy wymordowali, według tej statystyki, tam podana jest konkretna liczba, ale powiem w zakątleniu, milion trzysta tysięcy Żydów. Podano także li, liczbę Żydów z wymordowanych w poszczególnych obozach zagłady, czyli w Bełstu, Sobiborze i Treblince, a także w obozie KL Lublin, czyli na Majdanku. Czyli skuteczność akcji niemieckiej była olbrzymia. Od marca do grudnia Niemcy wymordowali milion trzysta tysięcy osób, to znaczy większość Żydów polskich została już wtedy wymordowana. To wtedy powstaje żegota i musimy to bardzo mocno podkreślić, bo wielu, wielu historyków tak zwanego nurtu obrony dobrego imienia Polski i Polaków pomija ten fakt. Mówi się o Rzegocie, mówiąc o, o kontekście historycznym. Ale okej, okay, Żygota powstaje, zajmuje się pomocą indywidualną. Właśnie, jak to w praktyce wygląda? W praktyce to wygląda tak, że zaczęto przede wszystkim zbierać fundusze. Fundusze, które mm, miały pomóc Żydom ukrywającym się. Z tym, że dodam, że Żygota jest organizacją polsko-żydowską. W skład Żygoty wchodzą zarówno politycy, czy działacze społeczni Polacy i także politycy i działacze społeczni żydowscy. Ona nawiązuje kontakt z Londynem, i Londyn Polski dostarcza pieniądze. Poprzez kurierów te pieniądze płyną i są przekazywane, przekazywane na pomoc Żydom. Żegota pomaga, z tym, że nato, napotyka duży opór dowództwa podziemia. On, on między innymi przejawia się w tym, że bardzo długo Żegota nie może się do, doczekać tego, żeby Jakieś czynniki miarodajne, czyli władze centralne polskiego podziemia, wydały komunikat o ściganiu z szmalcowników. Jak ro... jest taki opór. Tak jak powiedziałam, hmm. Żydzi byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii. To nie zmieniło się nawet po wielkiej akcji w getcie warszawskim. Powiem więcej, wtedy, w 1942 roku, na ziemiach polskich dochodzi do pewnego zjawiska, które powoduje, że Żydzi zaczynają być traktowani już wtedy jako, jako obcy. Dlaczego? Otóż od jesieni 1941 roku, a na ziemiach GG od, właściwie od lutego, marca 1942 roku, na terenach y, generału gubernatorstwa pojawiła się partyzantka sowiecka. Partyzantka sowiecka i także polska komunistyczna partyzantka. Ona pierwsza operuje w lesie. Wbrew pozorom i, i pewnemu obiegowemu przekonaniu, wtedy jeszcze nie ma partyzantki Akowskiej. Partyzantka Akowska powstała dopiero na początku 1943 roku. Także to, co większość uczniów uważa za synonim czy kwintesencję polskiego podziemia, czyli partyzantka, ona tak naprawdę powstaje dopiero w 1943 roku. W 1942 roku w lesie są tylko sowieci, partyzantka sowiecka. Ona się składa z uciekinierów z obozów jenieckich i także rzucanych z Moskwy spadochroniarzy którzy mają jakby zaopiekować się i przejąć logistykę funkcjonowania tej partyzantki sowieckiej i polskie podziemie uważa to za dywersję. Udział i funkcjonowanie partyzantki sowieckiej na ziemiach polskich jest dywersją zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. I co, co ma to wspólne, wspólnego z Żydami? Otóż Żydzi wtedy, kiedy rozpoczynają się różne akcje w poszczególnych miejscowościach, po prostu uciekają do lasów. I wbrew wbrew pozorom artyzantki? ucieczki były bardzo duże. Ja nie będę operował liczbą, którą operuje część historyków, między innymi operował Datner, który obliczył, że około 200 tysięcy Żydów uciekło do lasów. Uważam, że ta, data, że ta liczba jest do tej pory niesprawdzona. Wiemy, że im więcej Żydzi wiedzieli, tym tych ucieczek było więcej. Były nawet przypadki, kiedy dwie trzecie Żydów uciekało w czasie akcji deportacyjnej do lasów. Tam spotykali Sowietów, tworzyli z nimi razem grupy przetrwania i zaczęli także z nimi tworzyć razem oddziały partyzanckie. Przekonanie polskiego podziemia o dywersji sowieckiej powoduje, że to negatywne traktowanie partyzantki sowieckiej zostaje przełożone na złe traktowanie partyzantki żydowskiej, a także na Żydów, którzy w lesie się ukrywają, czyli nie mają broni, tworzą różne grupy przetrwania albo po prostu indywidualnie, indywidualnie chowają się w lasach. Co więcej, kiedy trwa wielka akcja w getcie warszawskim, partyzantka sowiecka traktowana jest jako jeden główny problem polskiego podziemia na terenach generałowego gubernatorstwa. Wielka akcja jest gdzieś tam z tyłu. Innym problemem to, było to były łapanki. Kolejnym problemem najważniejszym dla polskiego podziemia w tym czasie to było to, że część Polaków, tak jak uważano, głównie urzędników niższego szczebla, którzy byli Polakami, urzędników administracji niemieckiej, zaczęli współdziałać z Niemcami w eksteryminacji Polaków. I tutaj pojawia się kolejny temat związany z Żydami. Otóż, otóż to najbardziej pokazała wielka akcja w Getcie Warszawskim. Istnieło przekonanie w polskim podziemiu, że po prostu Żydzi mordują, przy, pomagają w mordowaniu samych Żydów. Że... Urzędnicy żydowscy z Rady Żydowskiej są współodpowiedzialni za zagładę Żydów. I yy, zaczęto używać sformułowania w polskim podziemiu z nami tak nie będzie. To znaczy, jeśli Niemcy rozpoczną zagładę Polaków na, na jak to pisano, wzór żydowski, my tak się nie będziemy zachowywać. Po pierwsze, nie będziemy, współ... Polacy nie będą uczestniczyć w eksterminacji innych Polaków. Dlatego w październiku między innymi 1942 roku ukazuje się szereg oświadczeń, które mówią takich oświadczeń, które mają być przestrogą dla urzędników polskich, że jeśli będziecie współdziałać w eksterminacji innych Polaków, spotka was kara. Druga rzecz że istnieją, w, tym, w tym pojęciu, że Niemcy rozpoczną eksterminację Polaków na, na wzór żydowski, to to, co miało odróżnić, yy, odróżnić od yy, eksterminacji, reakcję polskiego podziemia wobec eksterminacji Polaków od już od, odbywającej się eksterminacji Żydów, to to, że my będziemy się bronić. Znaczy, Nie będziemy, tak jak istniało przekonanie, iść tak jak owce na rzeź. Czyli my będziemy się bronić. Po pierwsze, nas, nas jest więcej. Po drugie, jeśli nawet trzeba będzie, to powstanie powszechne wybuchnie wcześniej niż ono było planowane. A jaki jest stosunek do Żydów w tej już ostatniej fazie yy, zagłady? Tak jak wspomniałam, już, to dotyczy to głównie partyzantki żydowskiej i grup To dotyczy, dotyczy także Żydów ukrywających się. Musimy zacząć od tego, że yy, od polityki niemieckiej. Ona była perfidna. To znaczy na ludność wiejską na przykład zrzucono odpowiedzialność za to, żeby wszystkich wszystkich wałęcających się, tak zwanych nieznanych osobników, łapać i przekazywać w ręce albo Policji Polskiej, granatowej, albo w ręce żandarmerii niemieckiej. Oczywiście większość tak zwanych wałęcających się obcych to byli Żydzi. Nawet Niemcy wprowadzili taką politykę, że byli tak zwane dziesięt, dziesiętnicy, czyli wybrana część męska wsi, która odpowiadała głową za to, jeśli tak dany rozkaz taki, jaki został wydany, nie zostałby spełniony. Do tego doszły tak zwane straże wiejskie, które były tworzone po części z, znamowy sołtysa, który wykonywał właśnie rozkazy yy, w imieniu Niemców wobec społeczności wiejskiej, ale także te straże wiejskie były traktowane często spontanicznie, właśnie po to, żeby bronić przed tak zwanymi wałęsającymi się osobnikami. To wszystko spowodowało, że Żydzi nie mieli za bardzo gdzie się ukrywać. Wbrew pozorom, ukrywanie się na wsi, chociaż było to mniej zaludniony teren, było trudniejsze niż ukrywanie się w mieście właśnie z tego powodu. Do tego dochodziło właśnie do przekonania, że Żydzi współdziałają z sowiecką partyzantką i nawet to jest powszechne w polskim podziemiu, w dokumentacji polskiego podziemia, że mówi się o bandach, nie o partyzantach, tylko o bandach sowiecko-żydowskich. Czasami się mówi o bandach chłopsko-żydowskich, bandach komunistyczno-żydowskich, wszędzie są Żydzi. Istnieje do tego dość na to się oczywiście nakłada także przekonanie o tym, że istnieje, istnieją duże wpływy komunistyczne wśród ludności żydowskiej. To przekonanie. Po pierwsze narosło się, narosło wtedy, pojawiło się wtedy, kiedy istniało to przekonanie o zdradzie żydowskiej na Kresach. Ono się gruntowało wtedy, kiedy mylnie uznano, że Polska Partia Robotnicza została utworzona przez Żydów w getcie warszawskim. Do tego właśnie istniało przekonanie o generalnie przedwojennych dużych wpływach komunistycznych wśród ludności Żydowskiej. Powiem nawet tak, że w połowie 1942 roku pojawił się taki dokument yy, Komendy Głównej Armii Krajowej, Biura Informacji i Propagandy, który zakładał wykorzystanie antysemityzmu, podsycanie antysemityzmu do walki z partyzantką sowiecką. Same oddziały partyzanckie żydowskie, jeśli były w dużych oddziałach sowieckich, to były bezpieczne. Mamy damy bardzo różne formy podporządkowania partyzantów żydowskich takim oddziałom. Albo było to tylko współdziałanie z partyzantką sowiecką czy komunistyczną, albo było to włączanie oddziałów i tworzenie takich odrębnych, wewnętrznych oddziałów żydowskich w partyzantce sowieckiej, albo po prostu włączanie Żydów do partyzantki sowieckiej. Chociaż trzeba też powiedzieć raz, że wśród partyzantów sowieckich antysemityzm był bardzo też dużym zjawiskiem, także to nie było tak, tak ślicznie. W każdym razie Sowieci przyjmują polskich żydowskich partyzantów, nie znamy przypadku, żeby polskie podziemie, jakiś oddział partyzancki na terenie gubernatorstwa włączył w swoje oddziały jakiś oddział żydowski. Jedyne przykłady współdziałania partyzantki polskiej, tej Akowskiej, z oddziałami żydowskimi, to jest wołyń, gdzie te dwie jakby Strony podzielił trzeci wróg, czyli Ukraińcy, czyli akcja, przeciw, antypolska akcja ON UPa, Polacy po prostu Żydzi zaczęli tworzyć samoobrony przed oddziałami UPA. Dotyczyło, dotyczyło to zwłaszcza miast powiatowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube a także polecamy podcasty na Spotify i Apple Podcasts. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskitu.